Siemanko. Dzisiaj wobbler od firmy Le Fish. Brzmi to troszeczkę po francusku, jednak jest to firma z AliExpress. Do oceny idzie kopia Megabass Shading X. Jest to kopia o rozmiarze 6 cm i 5 gram wagi. Jeżeli zobaczycie sobie, przyjdziecie sobie ją porównacie z oryginałem, nie znajdziecie różnic. Naprawdę kapitalnie wykonany wobbler. Zobaczycie, że odwzorowanie jest naprawdę 1 do 1, jeżeli chodzi o samo ukształtowanie wobblera, czy też ster. Zobaczcie, że ster jest szeroki, ten wobbler jest głębiej schodzący, znaczy, co to znaczy głębiej? Około 1,5 metra, tak, więc nie jest to dużo, natomiast bardzo silnie pracuje, tak, z racji tego, że tutaj mamy bardzo szeroki ster i tutaj tą wąską część tylną tego wobblera. On bardzo fajnie zamiata w wodzie. Na pewno połapiecie na niego okonie, na pewno połapiecie szczupaki, czy też sandacze, ale przy łowym zdarzają się być bolenie. Z racji tego, że woblerek fajnie się zatrzymuje, bo jest to wobler typu suspend, tak? Czyli będzie się nam w wodzie zawieszał. Wedle producenta ta przynęta powinna ważyć 5 gram. Sprawdzimy to sobie. 4,93, bardzo dobry wynik. To mamy plus minus zachowane. Zmierzymy sobie woblerka. Powinno być 6 cm. Czy to pokryje się nam z tym, co deklaruje producent? Poczekajcie, tylko go ułożę. Może tak będzie lepiej widoczne. Tak, jest to 6 cm, więc moim zdaniem bardzo dobrze zachowane dane techniczne dotyczące woblera. Jeżeli chodzi natomiast o wykonanie, tak, kotwice są naprawdę bardzo ostre, natomiast kółka łącznikowe, jak sobie tutaj zobaczycie, one się rozchodzą. Może akurat jest to wada tylko i wyłącznie w tym woblerze, natomiast ja bym je wymienił, tak, kotwice na spokojnie bym zostawił, natomiast zakupiłbym lepsze kółka łącznikowe i tutaj je po prostu podmienił dla pewności, tak, bo przy mniejszych rybach na pewno to różnicy nie zrobi, natomiast tutaj się boimy najbardziej o to, żeby nie spięły nam się te nasze rekordowe okazy. Każdy nie chce mieć problemu, tak, z jakąś wypadniętą kotwicą, więc na wszelki wypadek radziłbym to wymienić. Teraz zapraszam na drugą część filmu. Jak zwykle są to testy w wodzie, gdzie zobaczycie sobie pracę tego woblerka, jak się porusza, jak się zawiesza i czy będzie odpowiadał do Waszego łowiska. Oczywiście link macie w opisie. Zapraszam do subskrypcji, lajkowania, pisania komentarzy. Składajcie jakieś propozycje, co byście chcieli zobaczyć, co mamy Wam ocenić. Zamówimy, zrobimy testy nad wodą, połowimy, wstawimy zdjęcie okazów na danego woblera i tyle. I ogólnie damy Wam znać, czy się nadają do użytku, tak? Bo my tutaj wyłuskujemy pewne perełki. Natomiast jest bardzo, bardzo duża ilość woblerów, które nie będą nadawały się do niczego na AliExpress. Także korzystajcie z tego, co testujemy, bo naprawdę warto. I też wiemy, że to są różne pieniądze, tak? Oryginał tego kosztuje około 20 euro, natomiast ta kopia kosztuje około 15. Moim zdaniem te pieniądze warto zaryzykować, a ja już wiem, że te pieniądze nie są stracone, ponieważ jest to fajny, łowny woblerek. To dzięki za uwagę, zapraszam do drugiej części filmu. Trzymajcie się, cześć! 3, 2, 1